Dobry wieczór, nazywam się Erik Mistewicz i zapraszam na debatę tygodnia. Wszystko co najważniejsze. Obowiązkiem intelektualistów jest szukanie porozumienia. Nasz gość próbował w tym tygodniu dojść do kompromisu w sporze o polskie sądy. Były prezes Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego, redaktor naczelny Wszystko co najważniejsze, profesor Michał Klajber. Reżyser, producent, scenarzysta. Barwy ochronne, paradygmat, brak naszego Boga, eter. Ale też wykładowca i filozof. Krzysztof Zanussi. Wiedza to władza. Mentor polskiej klasy politycznej. Z Wrocławia. Strateg geopolityki Wojciech Myślecki. Analizuje współczesny świat, zagrożenia i przesuwanie granic. Szef działu analiz Instytutu Nowych Mediów Michał Kłosowski. Okrągły stół wymiaru sprawiedliwości organizowany przez profesora Michała Klajbera to szansa, wreszcie szansa na normalność, wyznaczenie granic skutecznego państwa. Granice Unii Europejskiej właśnie dziś w nocy przedstawił Brexit. Wzmacnia to czy rozbija Europę? I wreszcie granice stawiane, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa. Czy będą skuteczne, czy pokażą bezsilność i granice szaleństwa. Zapraszam. Panie profesorze, gratuluję inicjatywy. Ja miałbym ochotę zapytać się, której inicjatywy, ale już pan redaktor zdradził, o co chodzi, więc rozumiem, że rozmawiamy na temat wymiaru sprawiedliwości. Ja nie jestem prawnikiem, w związku z tym proszę nie oczekiwać ode mnie jakichkolwiek fachowych uwag. Natomiast faktem jest, że od ładnych paru tygodni już, także w tym programie jakiś czas temu, nawoływałem do tego, żeby zacząć spokojną, merytoryczną rozmowę. I argument, który używałem jako wydawało mi się najważniejszy, jest to, że to nie jest bynajmniej mój pomysł. To jest potrzeba publiczna, to jest rzecz, którą artykułują w tej chwili prawie wszyscy. Jesteśmy zmęczeni sytuacją, która jest. Chcemy powrotu do normalności. Także powiedziałbym, przy całym kłopocie z wymiarem sprawiedliwości, który jest niezwykle ważny dla spraw funkcjonowania państwa, musimy pamiętać, że stoimy jako państwo, jako społeczeństwo, jako kraj członkowski Unii Europejskiej wobec niesamowitych wyzwań. Świat się skomplikował, przyspieszył, skomplikował się w najróżniejszych wymiarach. Jest sprawa bezpieczeństwa, sprawa energetyki, sprawa migracji, które nie będą malały. Krótko mówiąc, my potrzebujemy pewnego znaczącego poziomu jedności. Musimy zdobyć się na udowodnienie, że jesteśmy wspólnotą, że potrafimy w sprawach zasadniczych dla nas zajmować wspólne, jednolite stanowisko. Trudno sobie wyobrazić państwo bez wymiaru sprawiedliwości, gdy wymiar sprawiedliwości de facto nie działa, gdy kwestionowane są decyzje sądów, gdy procesy będą kwestionowane, bo zostały wyrażone przez sąd, który nie miał prawa decydować, na przykład. Tak? Tego typu sytuacje prowadzą do tego, że wymiar sprawiedliwości w państwie nie funkcjonuje. Pytanie, czy do tego kompromisu udało się chociaż powoli, albo jest szansa na kompromis w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, na zakończenie tego trwającego już bardzo długo chaosu. W wyniku tych moich apeli, na pewno też wielu innych, do Polskiej Akademii Nauk, instytucji, którą ja przed laty długo kierowałem, wpłynęły propozycje organizacji takiego spotkania.
Obecne władze Akademii Nauk zaakceptowały ten pomysł i pod nazwą okrągły stół nie była używana ta nazwa. Mówiliśmy o praworządności w nazwie tego spotkania, debata dla praworządności i doszło do tego spotkania w dniu wczorajszym. Zaproszone zostały wszystkie strony artykułujące swoje poglądy w tej sprawie dotychczas, przy czym, jak rozumiem, próbowano tutaj przy organizacji odejść od silnego upolitycznienia tej debaty. Wydawało się nam, że takie upolitycznienie to nie będzie dobre z punktu widzenia oczekiwanych efektów. Co udało się osiągnąć? No właśnie, ja do wczoraj mówiłem, że jestem umiarkowanym optymistą, że wierzę, że to jest spotkanie, które będzie istotnym krokiem na drodze do zgody i znalezienia jakiegoś konsensusu. Dzisiaj po tym spotkaniu próbuję w tym samym tonie się wypowiadać, bowiem odbyła się spokojna debata. Bardzo wiele trafnych uwag tam zostało sformułowanych. Przez obydwie strony, jak rozumiem. Przez obydwie strony, tak. Natomiast, no nie ukrywam, ja mam może troszkę naiwny pogląd na wielką politykę, ale samo to spotkanie nie było jeszcze krokiem do przodu. W sensie merytorycznym. One było krokiem do przodu w tym sensie, że wszyscy uczestnicy zadeklarowali, że odbędzie się następne spotkanie, na którym ich przedstawiciele podejmą już konkretne merytoryczne rozmowy. I to według mnie jest niewątpliwe osiągnięcie tego spotkania. Natomiast ja troszkę miałem niedosyt, bowiem mówiący, którzy przedstawiali swoje poglądy, kończyli często na tym, a ja oczekiwałem, że postawią kropkę i potem powiedzą: w związku z tym proponuję, żeby zrobić to, to i to. I wtedy próbowalibyśmy znaleźć jakieś wspólne obszary do dalszych rozmów. To padło w minimalnym tylko stopniu i to jest, krótko mówiąc, przed nami. Ale czyli to wykuwanie kompromisu, jedna strona rezygnuje z jakiegoś zapisu, druga strona rezygnuje z jakiegoś zapisu bądź z jakiegoś zachowania, tak? I taki kompromis wykuwany w boju jest możliwy. Kompromis wokół wymiaru sprawiedliwości jest możliwy. On jest w moim przekonaniu niezbędny, a jeśli jest niezbędny, to biorąc pod uwagę troskę do chyba wszystkich nas o dobro wspólne, on w związku z tym jest także możliwy. Czy to jest tak, że powinność polskiej inteligencji, powinnością polskiej inteligencji, polskich elit jest przypominanie, że jesteśmy wspólnotą, że możemy się porozumieć, że możemy dojść do kompromisu? Widzi pan, mamy złożoną historię i pamiętamy to mordercze hasło z czasów saskich: Polska nie rządem stoi. I teraz obowiązkiem ludzi, którzy przynajmniej mają żywą pamięć historii, jest przypominać, że nie jesteśmy nigdy bezpieczni i że musimy postępować ostrożnie i roztropnie, bo straciliśmy raz niepodległość na długi czas, na ponad stulecie. I że ten rozkład wewnętrzny nas łatwo chwyta. My mamy do tego jakąś genetyczną słabość, wobec czego obowiązkiem każdego i obowiązkiem i powinnością każdego obywatela, nie tylko koniecznie elit czy inteligentów, wszystkich jest troska o to, żeby nie stracić czegoś, co udało się nam, można powiedzieć prawie, że cudem, odzyskać 100 lat temu. I żebyśmy nie stracili niepodległości, bo możemy ją zawsze stracić, jeżeli się staniemy społeczeństwem anarchicznym, społeczeństwem skłóconym, społeczeństwem, które nie umie się samorządzić. I też jeżeli cofniemy się w kulturze politycznej, bo te wulgarne dosyć sformułowania, które padają i z jednej, i z drugiej strony. Jedni mówią o pisowskich kacykach, drudzy mówią o kaście okrągłostołowej. To są sformułowania, które naruszają obelżywe, które naruszają godność. To jest taki smutny fakt, że myśmy zaczęli naszą niedawną teraz odzyskaną niepodległość właściwie w dobrym stylu, a z czasem się robi gorzej. Ja myślałem, że będzie odwrotnie,
że z roku na rok ta polska demokracja będzie bardziej cywilizowana, bardziej, no, bardziej odpowiedzialna i w lepszym stylu. To, co pan cytuje, to jest właśnie najgorszy styl możliwy takiej podwórkowej debaty, która stała się oficjalną debatą polityczną. Z obu stron. Nie widzę jednej strony, tylko widzę winię tych, którzy się na to godzą. No, każdy z osobna, używając takich sformułowań, jakby sprzeniewierza się pewnemu, no, ideałowi, jakim jest ideał obywatelski, przyzwoitego społeczeństwa, który się przyzwoicie ze sobą jakoś tam dogaduje. To wrócę do pytania o powinność elit, powinność inteligencji. Powinność Kościoła, powinność samorządowców, powinność polityków, powinność rektorów uniwersytetów, powinność Polskiej Akademii Nauk, powinność elit zatrzymać ten chaos, zatrzymać ten wulgarny język, który pada z dwóch stron, i zatrzymać psucie państwa. Mamy do czynienia z atakiem na wymiar sprawiedliwości, który de facto przestaje istnieć, z chaosem prawnym. No tak, no coś w tej reformie widać zawodzi, skoro ona zupełnie nie prowadzi do rezultatów zamierzonych, a wyraźnie widać, że nie prowadzi, więc widocznie coś jest źle pomyślanego w jej przeprowadzeniu. Na pewno jakaś reforma z wymiaru sprawiedliwości była konieczna i jest zawsze konieczna. On nigdy nie jest doskonały, ten wymiar. Ale coś się dzieje złego w państwie polskim i pewnie powinniśmy wszyscy się wtedy martwić. Oczywiście w demokracji najprostszym wyrazem naszej odpowiedzialności są wybory, są głosowania. Ale czasami trzeba się organizować między wyborami, bo sytuacja idzie za szybko. Gdzie popełniono błąd w sprawie wymiaru sprawiedliwości? Bo przecież dzisiaj reforma wymiaru sprawiedliwości to jest pytanie, psują, idąc bez przygotowania rewolucjoniści, którzy bez przygotowania psują materię, czy naprawiają, bo przecież do naprawy w wymiarze sprawiedliwości jest sporo. Z czym mamy do czynienia? Chyba wszyscy, jak tu jesteśmy i nawet może w szerszym gremium, które słucha tej audycji naszej, nikt nie ma wątpliwości, że należało przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli w związku z tym, przy tak powszechnej akceptacji, zresztą badania na temat opinii publicznej co do wymiaru sprawiedliwości wskazywały, że prawie 80% obywateli uważało, że należy przeprowadzić gruntowną reformę. Również okres czasu, który upłynął od początku wielkiej transformacji ustrojowej w roku zaczętej 1989 roku, wskazywał, że należy przejrzeć dosyć dokładnie funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na wszystkich płaszczyznach, od płaszczyzny konstytucyjno-ustrojowej przez pragmatyczną. Wskazywało to na to, że trafiamy jakby w istotę rzeczy. Jeżeli doszło do sytuacji takiej, że my dzisiaj pytania, które pan redaktor zadał, ich jest dużo. Dlaczego po prostu mamy chaos? Dlaczego mamy właściwie spór kompetencyjny, nierozstrzygiwalny w tej chwili już na gruncie formalnych ustaleń, zarówno ustawowych? To trzeba zadać pytanie, o co tu chodzi? I jeżeli nie powiemy sobie, o co tu chodzi w tej reformie i dlaczego ona tak wygląda, to nasza debata będzie miała pewnie charakter taki. To o co chodzi? Moim zdaniem po prostu pomylono dwa pojęcia. Pojęcie władania poprzez organizm ustrojowy, jakim jest system sądownictwa, i pojęcie roli systemu, całego systemu wymiaru sprawiedliwości, ale w szczególności sądownictwa, jako elementu konstytutywnego ustroju państwa, całości. Czyli nie można przeprowadzić reformy systemu sądowniczego, w ogóle nie poruszając całości konstrukcji ustrojowej państwa, a my starannie unikamy debaty na temat konstytucyjnej. Obecny prezydent zaczął od tego, czy świętej pamięci niedawno zmarły Kornel Morawiecki jako marszałek senior w swoim słynnym przemówieniu otwierającym obecną kadencję Sejmu powiedział wyraźnie, nasz naród stać na to, żeby napisać nową konstytucję i stać na to, żeby przeprowadzić debatę. Należało przede wszystkim, że od tego zacząć, powiedzieć, o co w tej reformie chodzi. Co teraz można zrobić? Czy można sobie wyobrazić punkt zero, rozpoczęcie tych rozmów od początku, czy też należy dodusić do końca te decyzje, które nadchodzą? Panie redaktorze, ja w jakimś sensie jestem specjalistą od wielkich systemów.
jako informatyk. I widzę, że ten system w tej chwili, no choćby pewnie wszyscy znamy prawa Gödla, więc wiemy, że system od wewnątrz sam się nie jest w stanie rozpoznać. Obecna partia rządząca, rozpoczynając reformę systemu sprawiedliwości, doszła do sytuacji, w której ona już straciła kontrolę nad tym, ponieważ nie zostały dobrze zdefiniowane zewnętrzne punkty odniesienia. Nie ma jakby powiedzmy punktu. I tutaj inicjatywa pana rektora, że jednak głos obywatelski, inicjatywa obywatelska wchodzi, to jest z jednej strony w jakimś sensie koło ratunkowe dla reformatorów, nazwijmy nie do końca doskonale. No, nie chciałbym tu już tutaj personaliów poruszać, bo mówimy o tak poważnej sprawie, żeby nie mieszać kwestii personalnych. Każdy wie, kto prowadzi reformę, kto za nią odpowiada, ale na pewno ona musi zostać postawiona z głowy na nogi. A sam układ rządzący w tej chwili tego nie zrobi. Opozycja tego też nie zrobi, bo tego, no to więc kto? W związku z tym... No to kto? Ale państwo nie składa się z partii, tylko państwo stoi na obywatelach. Pan Krzysztof, no jednak jakby jedna wybitna osobowość intelektualna, prawda, powiedział, że ambasador carski powiedział, że Polska nie rządem stoi. Ale on powiedział jakby coś, co u nas miało inny obiekt, bo w Polsce było wcześniej powiedzenie, że Polska nie rządem stoi, czyli nie tym, kto rządzi, tylko obywatelem. Dobrze, czyli inicjatywa profesora tak Kleibera jak najbardziej idzie we właściwym kierunku, ale co dalej? Czy to wystarczy? W jaki sposób przywrócić gwarancję działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce? Na gruncie istniejących rozwiązań, które są już w tej chwili zapętlone i uzależnione wzajemnie, nie da się. To musi być decyzja większości konstytucyjnej. To nie musi być zmiana konstytucji, ale w Sejmie musi być przeprowadzona, zebrana większość o charakterze konstytucyjnym i musi być rozstrzygnięcia, nawet jeżeli one jakby będą niedoskonałe, że jakby powiedzmy nie do końca będą zgodne z układem konstytucyjnym, to jeżeli to będzie większość konstytucyjna, to muszą być ramy tej reformy. Musi być uporządkowana ta reforma, musi być powiedziane, po co ona jest robiona i musi być również żyrowana przez siły, które będą później rządzić. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy tego typu sytuacja jest możliwa? Czy społeczeństwo może wreszcie wierzyć w wymiar sprawiedliwości? W Polsat News jest taki program Państwo w Państwie, który pokazuje właściwie na bieżąco to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, że wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje, nie działa. Analizy pokazują, że ludzi to niepokoi. Kwestie wymiaru sprawiedliwości są kwestiami jednymi z ważniejszych w wypowiedziach ostatnio. Przede wszystkim to wielki zaszczyt w tak szacownym gronie móc się wypowiadać. Przed wejściem na antenę sprawdzałem jedną z analiz, którą przeprowadziliśmy w Instytucie Nowych Mediów, dotyczącą prostej rzeczy. Zainteresowanie obywateli w internecie sprawą sądów, tym jak często to hasło było wyszukiwane w ciągu ostatniego roku. Jest to w pewien sposób miarodajne. I zaskoczony pierwszym wynikiem porównałem ilość tych haseł z tym, co ludzie mogli wyszukiwać na co dzień, nazwiskiem jednego ze znanych piosenkarzy. I niestety to zainteresowanie obywateli, które no przede wszystkim jest niezwykle istotne, sądami jako takimi, no jest dużo mniejsze niż tym piosenkarzem. Na 100 wyników nazwiska tego piosenkarza zaledwie kilka dotyczyło sądów, sądownictwa. Więc wydaje mi się po tej analizie, że ludzie są już tak zagubieni tym, co dzieje się z sytuacją z sądami, ilością informacji, tym, że jedna strona i druga strona, wydaje mi się, że mają swoją agendę informacyjną i żadnej z nich nie zależy na takim rozsądnym informowaniu obywateli, że sytuacja chociażby z tego względu jest skomplikowana. I tutaj inicjatywa pana profesora Kleibera i ten spokój, o którym pan mówił, wydaje mi się być jedną z najcenniejszych rzeczy uzyskanych dzięki temu. Wypracowanie rozwiązań. Ja chciałbym może króciutko dodać do tego, bo to właściwie już tu wybrzmiało w naszej dyskusji. Otóż my stoimy wobec dwóch problemów. I to było wczoraj bardzo w trakcie debaty na Forum dla Praworządności, bo tak się formalnie nazywało to spotkanie wczorajsze na terenie Akademii Nauk. To zostało bardzo dobitnie podkreślone. Jeden problem
związany jest z wiarygodnością decyzji sądowych, które będą w najbliższym czasie podejmowane. To jest olbrzymie wyzwanie i olbrzymi problem, przed którymi stoimy. Natomiast jest drugi problem, o którym mówił pan profesor, mianowicie jak docelowo ma wyglądać nasz system wymiaru sprawiedliwości. To są dwa problemy i my musimy doraźnie załatwić to, co nad nami wisi w tej chwili, bo tak się nie da. Ale jednocześnie niekwestionowana jest bardzo poważna zmiana całego systemu. I tutaj trudno sobie to wyobrazić bez właśnie bardzo głębokich rozważań konstytucyjnych, które by tu musiały być. Jak? Kto? Co? Co można zrobić? Co należy zrobić? Co trzeba zrobić? Aby w Polsce był wymiar sprawiedliwości. Są dwa ośrodki, które powinny przejąć inicjatywę. Inicjatywa obywatelska, czyli wsparcie. No pan rektor Kleiber w tej chwili jest jakby twarzą tego pojawiającego się nowego interesariusza w grze, czyli komponentu obywatelskiego. Notabene my akurat tutaj, jak siedzimy tu we trójkę oprócz kolegi, jesteśmy już tego pokolenia, no, które przeszło coś nieco już w tej Polsce. I przecież głos obywatelski czasami był silniejszy za czasów PRL-u. Gdyby PRL-u zaczęto robić jakieś takie chocki, klocki z wymiarem sprawiedliwości, to na pewno byłyby listy, petycje, myśmy się umieli wtedy skrzyknąć i ten głos obywatelski jakby czyli jedna droga to droga obywatelska, jakby, a druga. Tak, druga to jest powiedzmy inicjatywa prezydenta, moim zdaniem, który jednak jest głową państwa, idącą troszeczkę ponad układem partyjnym, ma swoje własne umocowanie wyborcze. Legitymizacja prezydenta jest troszeczkę niezależna. Powinien podjąć inicjatywę prezydencką, żeby doprowadzić, być może w porozumieniu z Senatem, do jednak uchwały większością konstytucyjną, nawet jeżeli to ma być symboliczne, ta większość konstytucyjna, porządkującą w tej chwili doraźnie sprawy. Nikt nie ma prawa, kto został wybrany do parlamentu, żadna partia i żaden poseł i pani posłanka z osobna, stawiać obywateli w sytuacji, że on idzie do sądu i nie wie, czy ten wyrok jest, czy nie prawomocny i tak dalej. Gra z interesem obywatelskim, interesem państwa, to nie jest już... Wracamy za chwilę. Mądrość, rozum, wiedza. To hasła wywoławcze debaty tygodnia Wszystko, co najważniejsze. Profesor Michał Kleiber, Wojciech Myślecki, Krzysztof Zanussi, Michał Kłosowski. Przed przerwą dowiedzieliśmy się już, że jest szansa na zakończenie chaosu w wymiarze sprawiedliwości pod dwoma warunkami. Ruch obywatelski, czyli inicjatywa profesora Michała Kleibera, inicjatywa, która wczoraj miała miejsce, która trwa, i to, o czym powiedział Wojciech Myślecki, czyli bardzo silna ingerencja prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. A jeżeli, panie Wojciechu, ani jedno, ani drugie nie da rezultatu, nie da efektu, jak osiągnąć reset w tej sprawie? No, trzeba się liczyć, że to może nie dać efektu, ponieważ tu mamy jeszcze cień wyborów prezydenckich, to krępuje trochę pana prezydenta w podjęciu śmiałej i często jak zwykle w polityce ryzykownej, aż koniecznej interwencji prezydenckiej. Będziemy mieli dalszy proces degradowania się i takiego gnicia porządku partyjno-prawnego w Polsce. My obserwowaliśmy gwałtowny rozpad na przykład politycznego układu we Włoszech, kiedy wielkie partie jak Socjaldemokracja Neniego, Socjaliści Neniego, czy Hadecja, Wielka Hadecja z wielkimi nazwiskami w 3 miesiące zniknęły. Widzimy właściwie rozpad politycznej sceny we Francji. Już drugi obrót idzie, prawda, bo partie klasyczne, goliści gdzieś tam się schowali, mamy jakieś tego. Mamy nowe Włosze, to już w ogóle jest zupełnie jakiś chaos. W Hiszpanii chwieje się scena polityczna niemiecka, to, stabilna scena tego. Czyli poprzez sprawę wymiaru sprawiedliwości to oznacza to konieczność rekompozycji sceny politycznej? Tak, dlatego że
nasza klasa polityczna zorganizowana w partii gra w tej chwili cały czas sumą ujemną, również dla siebie i dla państwa. I jak powiedziałam, już dalsze pogłębianie chaosu, gdzie obywatele mogą, powiedzmy, się czuć niepewnie we własnym państwie co do rozstrzygnięć, ale trzeba wziąć pod uwagę, że polityka to jest układ też interesów. Czyli jesteśmy bez wyjścia? Gospodarka kategorycznie żąda ustabilizowania i nie pogłębiania chaosu prawnego, bo to są również komponenty prowadzenia biznesu, ryzyk biznesowych przekładających się. Czyli co, rekonstrukcja większości parlamentarnej? Ja sądzę, że jeżeli ten kryzys nie zostanie rozwiązany w kategoriach, powiedziałbym, dobra wspólnego i zrozumienia interesów państwa, to sądzę, że partie bardzo zapłacą głęboko cenę. Rekonstrukcja, moim zdaniem, nie tyle rządu, tylko rekonstrukcja sceny politycznej nastąpi. Co to by oznaczało? Oznaczałoby to przede wszystkim, moim zdaniem, przyspieszone wybory, ponieważ nie będzie możliwe już utrzymanie stabilności funkcjonowania systemu partyjno-politycznego obecnego. Pojawienie się podobnej sytuacji, jak było we Włoszech, nowych jakby konstruktów politycznych. Być może będziemy mieli również pojawienie się znowu z powrotem już u nas troszeczkę zapomnianych dużych ruchów społecznych, które będą próbowały wypełnić próżnię powstającą przy rozpadającej się scenie politycznej. Nie ma innej szansy? Nie ma innej szansy? No, szansa, powiedziałem, no, liczymy, że głos obywateli coraz bardziej zaniepokojonych sytuacją wpłynie jednak mimo wszystko na zmoderowanie działań politycznych wokół reformy sądu, a ja uważam, że inicjatywa prezydencka być może będzie po wyborach, musi być podjęta. Prezydent ma obowiązek ingerowania w tej chwili w naruszanie już w tej chwili stabilności systemu ustrojowego państwa. Przedwczoraj powiedział pan w Radiu Wrocław o konieczności rekonstrukcji rządu. Znaczy, ja powiedziałem, że gdyby ode mnie to zależało, to bym na pewno ją zrobił bardzo szybko i widzę właśnie, że to chyba jest w tej chwili już bardzo poważnie rozważane, z tym, że nie sądzę, żeby to nastąpiło przed wyborami prezydenckimi. Rekonstrukcja w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko. Nie tylko. Ja sądzę, że obecny rząd zaczyna tracić impet reformatorski i ta pewna świeżość programowa, szczególnie wniesiona przez pana premiera Morawieckiego, jakby zaczyna być w tej chwili przysłaniana taką jakby mgłą interesów partyjnych. A to była jednak reforma zamierzana państwa, a nie partii. Panie Krzysztofie. Dobra, przykłady krajów teraz wspomnianych są bardzo zatrważające. Włochy są w stanie rozkładu, a ta bardzo stara demokracja, ten kraj z ogromną historią, wybrał niedawno do władzy partię błaznów, partię kabareciarzy. I co komika cyrkowego. No więc właśnie, ale to mamy takie przykłady gdzie indziej. Więc to, że niepowodzenia starego systemu są powszechnie widoczne, to powinno być też dla nas ostrzeżeniem, że tak nie można po prostu, że to niebezpieczeństwo jest realne, że społeczeństwo może zareagować w sposób zabawowy, tak jak zareagował w czasie tamtych wyborów włoskich, czy też, no, przypuszczam, że i Grecja, i Hiszpania, to są kraje, w których obywatele, no, dali wyraz braku powagi, głosując na partie nieodpowiedzialne i robili to dlatego, że nie mogli tego dotychczasowego systemu już poprzeć. I to dlatego jest takie ryzykowne, bo nie wiadomo, kto się wyłoni. Może się wyłonić coś bardzo złego, jeżeli to pójdzie w taki emocjonalnym kierunku. Czyli w najdalszym wariancie przyspieszone wybory, o których mówił Wojciech Myślecki. Wcześniej dwie drogi. Inicjatywa profesora Michała Klejbera w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zdecydowana inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. Panie profesorze, kiedy następne spotkanie inicjatywy wszystkich, do których pan profesor doprowadził? Nie, więc rozumiem, że zgadzamy się z tym, że wszyscy jesteśmy zatroskani sytuacją. Ja powtórzę to, co powiedziałem już na wstępie naszego programu, że pozostaję jednak umiarkowanym optymistą. W wyniku forum dla praworządności, które wczoraj się odbyło, mamy jasne deklaracje uczestników, że chcą dalej ze sobą rozmawiać. W ciągu najbliższych 10 dni ustalono, że dojdzie do konkretnych ustaleń
co do reprezentantów poszczególnych obecnych wczoraj stron i do spotkania tych właśnie osób. I one podejmą ten wysiłek, żeby znaleźć obszary, o których my rozmawiamy. Nie, na pewno to będzie KRS, na pewno będzie Izba Dyscyplinarna, jeszcze być może parę rzeczy. Ale trzeba tu powiedzieć, że istnieje jeszcze cały szereg aspektów tej sprawy, o których żeśmy tutaj nie zdążyli porozmawiać. Na przykład fakt, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i chcemy nim być, a widzimy, że narasta konflikt na linii Unia Europejska i kraj członkowski nasz. I to jest rzecz, która również wymaga bardzo głębokiej refleksji. Oczywiście bardzo łatwo można dostrzec tutaj problem, że traktatowe rozwiązania nie są dostatecznie jednoznaczne, jeśli chodzi o poziom podejmowania decyzji. Jest słynna zasada pomocniczości, czy mówiąc troszkę w obcym języku subsydiarności, która mówi, że decyzje powinny być podejmowane na tym poziomie, na którym mogą być najbardziej efektywnie podjęte. No, to pozostaje ten problem, czy w sprawach właśnie tych, o których my tu rozmawiamy, wszystko powinno być podejmowane na poziomie krajowym, czy jednak Unia Europejska powinna mieć jakiś wgląd do tego. I jeszcze jest cały szereg innych rzeczy, o których już nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Krótko mówiąc, ja apeluję o to, żeby interesować się sprawą, żeby głos obywatelski docierał do polityków i trzymamy kciuki, żeby rozmowy były owocne. Czyli panie profesorze, tak naprawdę uruchomił pan profesor swoją inicjatywą, bardzo ważną inicjatywę demokratyczną. Pomaga pan w rozwiązaniu kwestii chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Demokracja znów, mam nadzieję, jestem optymistą, zwycięży. Nie dojdzie do przyspieszonych wyborów, o których mówi Wojciech Myślecki. Dojdzie być może do silnego zaangażowania się jeszcze silniejszego prezydenta Andrzeja Dudy. Nie dojdzie do żadnych nieprzewidzianych wydarzeń. Te nieprzewidziane wydarzenia zresztą mogą trwać bardzo długo. Jesteśmy przecież po nocy Brexitu. Jesteśmy po nowej kompozycji Unii Europejskiej. Tak naprawdę zastanawiam się, czy to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, ten ostatni akt zdejmowania flag brytyjskich w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w instytucjach europejskich, to jest coś, co wzmacnia, czy coś, co rozbija Europę? Panie Krzysztof. A może zmienia po prostu. Mówię pan, w takim potocznym rozumieniu Wielka Brytania nigdy nie była Europą. Wielka Brytania była sobą. Kontynent europejski to był jedno, a Wielka Brytania to było drugie. I bardzo często, nawet w mowie potocznej, mówiło się w Europie albo na Wyspach Brytyjskich. Więc w tej chwili Europa, ta kontynentalna, pozostanie sama ze sobą, czyli traci coś na różnorodności. I to wydaje mi się, że to może być duża strata, bo Brytyjczycy bardzo nie przystawali do wielu takich zgodnych opinii pozostałej części Europy. No ale to było się z czym zmierzyć. Więc Europa może się zrobić bardziej blada dzięki temu, że nie będzie tego napięcia, które było zawsze z Brytyjczykami. Czyli stracimy. W tym sensie boję się, że stracimy. Z drugiej strony, no będziemy przez to, że będziemy podobniejsi do siebie, to może zrobimy jakiś krok naprzód. Ale prawdę mówiąc, ja tu za wielkim optymistą nie jestem. Chociaż tę Europę kontynentalną bardzo noszę w sercu, a Brytyjczyków też bardzo lubię właśnie dlatego, że często mają zupełnie odmienny stosunek do bardzo wielu rzeczy. No już w mojej branży to jest najbardziej widoczne. Sztukę nazywa się właściwie po angielsku entertainment, czyli rozrywka. Nikt w Europie, upokarzające jest. Oczywiście, w Europie nikt tak nie mówi, znaczy w kontynentalnej Europie kultura jest czymś zupełnie innym. No więc mam powód do tego, żeby na Brytyjczyków patrzeć jako na istoty troszkę odmienne od nas, ale to też nam dodawało koloru. To Europa była przez to bogatsza. Poza tym to był pewien hamulcowy w pewnych pomysłów, może zbyt takich wymyślonych. Ten realizm brytyjski to była wielka wartość. Czyli co zobaczymy. Panie Michale. Pytanie, czy to był faktycznie ostatni akt? Ja myślę, że to był dopiero pierwszy akt całego procesu, który będzie przez kilka najbliższych miesięcy trwać. Co do samego Brexitu, to co panowie profesorowie powiedzieli, to faktycznie ogromnie widocznym problemem bądź wyzwaniem jest to, że system się zmienia. System
partycypacji społecznej ze względu na nowe media, na koncerny, z których wiele ma większe finanse niż niektóre państwa. I sam Brexit przez niektórych Brytyjczyków był nazywany korekcją tego systemu. Był nazywany tym, że oni odzyskali dzięki temu sprawczość, władzę w jakimś przeregulowanym organizmie państwowym, wielopaństwowym, ponadpaństwowym. Ja tutaj troszkę w kontrze do pana Krzysztofa. Ja wychowywałem się jakiś czas w Anglii i ta brytyjskość jest mi dość droga. Właśnie z tego punktu widzenia, że oni inaczej patrzą nie tylko na sztukę, tylko na rozrywkę, a na przykład na kwestię wolności, na kwestię takiego brytyjskiego liberalizmu, otwartości na inne kultury, na inne poglądy. Więc ten brak Wielkiej Brytanii w systemie Unii Europejskiej wydaje mi się być wielką stratą dla nas wszystkich. Pamiętajmy też, że Polacy są największą mniejszością narodową obecnie w Wyspach Brytyjskich. Tutaj świetna praca wykonywana przez pana ambasadora Arkadego Rzegockiego w Londynie, informująca Polaków, co należy zrobić. Ale wciąż mówi się, że około 100 tysięcy Polaków wyjechało już do Polski z Wielkiej Brytanii. Wróciło. Więc to jest wydarzenie, moim zdaniem, które dopiero zaczyna pewien proces zmian. Profesor Michał Klejber, poza tym, że podejmuje tak odważne, samobójcze wręcz misje, jak inicjatywa zakończenia chaosu w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, to również przez dłuższy czas pracował dla Komisji Europejskiej wokół czegoś takiego, co nazywało się europejską narracją, opowiadaniem Europy Europejczykom. Może tego zabrakło w pracy z Brytyjczykami. Gdzieś Europa popełniła błąd, gdzieś biurokracja europejska zafascynowała się swoimi możliwościami i zapomniała o ludziach. No ja na temat moich doświadczeń zdobytych w trakcie tych już pięcioletniej mojej działalności w tym obszarze nowej narracji dla Europy i rozmowa na ten temat z obywatelami bardzo wielu krajów, to jest troszkę oddzielny temat, niezwykle ciekawy, ale on oczywiście świadczy, ja o tym wiem już dzisiaj dokładnie, że mamy problem. Mamy problem, ponieważ wiele rzeczy, jeśli chodzi o organizację Unii Europejskiej, napotyka nas sprzeciw w różnych krajach. Wielka Brytania jest krajem oczywiście specyficznym. Ona, jak Brytyjczycy często mówią, kontynent to jest Europa, oni są troszkę obok, prawda? Tam ta historia Brexitu jest troszkę paradoksalna też przy tym, bo ja pamiętam w 2015 roku premier Cameron przed wyborami, żeby uspokoić troszkę przeciwników unijnej biurokracji, powiedział, ach, jak mnie wybierzecie, to ja zrobię referendum na temat naszej obecności w Unii. Ale to nie było takie jakieś bardzo głęboka obietnica. Ale potem mu to wypomniano. W związku z tym on zrobił to referendum, bo był absolutnie przekonany, że zwycięży głos za dalszym pobytem w Unii. Jak państwo wszyscy wiecie, to referendum zakończyło się minimalnym zwycięstwem tych, którzy opowiedzieli się za wyjściem z Unii. I to jest paradoksalna sytuacja, że tak niezwykle poważna sprawa po 47 latach obecności we wspólnocie została podjęta tak minimalną, dosłownie 3-4% było różnicy, taką małą różnicą głosów. I ja od dawna wyrażałem opinię, że nie wierzę, że to się stanie, że jednak dojdzie albo do drugiego referendum, albo do zmiany w innym trybie tej decyzji i niestety nie miałem racji. Wczoraj o 11, bo jest różnica czasu godziny, okazało się, że Wielka Brytania formalnie nie jest w Unii, bo cały najbliższy rok niczego nie zmienia. Wszystko zostaje tak, jak było. Natomiast co się stanie w ciągu tego roku, jak zostaną wynegocjonowane warunki i co będzie już w następnych latach, jest sprawą otwartą. Pan Krzysztof. Ja mam wrażenie, że przy tym referendum wyszła na jaw
no taka niesprawność demokracji, ponieważ demokracja mierzy tylko głosy w systemie zero-jedynkowym, tak czy nie. Tymczasem przeciwnicy uczestnictwa w Europie, bardzo wielu było szalenie przekonanych, a ci, którzy chcieli zostać w Europie, byli tak letnio przekonani. Tak mi tłumaczyli Brytyjczycy. I tu nie ma żadnej proporcji, bo głosowali jak głosowali, a tymczasem gdyby ten Brexit wtedy nie został przegłosowany, to prawdopodobnie byłby jakiś szalenie silny ruch pro-brexitowski, taki już może nawet poza porządkiem prawnym. Coś takiego groziło. Ale ja myślę, że to jest rzecz do zastanowienia się generalnie, jak mówimy o demokracji w XXI wieku. Jak dać wyraz temu, z jaką siłą głosimy swoje przekonania? Bo to, że mamy te przekonania raczej tak, raczej nie, to jasne. Ale czasami bardzo tak, a czasami tylko troszkę tak. W referendach, żeby wprowadzić zasadę, ja jestem 60% za, 40% przeciw. No, ale i tak to liczyć. Panie profesorze, tylko czy to ktoś wprowadził w życie, bo to jest bardzo proste naprawdę. Tylko czy to ktoś, tak samo jak głosujemy na prezydentów i mówimy, każdy byle nie ten, czyli głos negatywny twardy, a głos pozytywny miękki. Może być i ten, i tamten, to mi już nie przeszkadza. Właśnie w kwestii Brexitu to jest, było pięknie widoczne w 2015-16 roku, kiedy Brytyjczycy, oni niezupełnie wiedzieli chyba, na co głosują, gdzie głosują, za czym głosują. W większości wyszukiwarek najpopularniejsze hasło Wielkiej Brytanii w tamtych latach. Co to jest Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Co to jest Brexit? I o ile, tak jak zostało powiedziane, demokracja działa trochę zero-jedynkowo, to tutaj chyba nie w jakiś sposób nie wzięto sobie pod uwagę te siły informacyjne drugiej strony. Nowe technologie, kanały komunikacji bezpośrednie do tych, którzy potem głosowali w referendum. Ukarano Unię Europejską, ukarano brukselską biurokrację, ukarano kraje, które zostają, ukarano również nas. Brytyjczycy pokazali czerwoną kartkę tak naprawdę komu? Panie redaktorze, kiedyś tak przeczytałem takie zdanie chyba Talleyranda, o którym Napoleon delikatnie powiedział, że jest to łajn w biedwabnych pończochach, ale to był wybitny polityk. On powiedział, że w polityce nic się nie dzieje przez przypadek. Otóż historia Brexitu zaczęła się pewnym dramatycznym pociągnięciem w 1986 roku, kiedy pani premier Margaret Thatcher podpisała ogólny porozumienie europejskie, gdzie de facto to była najważniejsza decyzja przekierowująca Unię Europejską, nie tylko, że na otwarcie późniejsze, na rozszerzenie, ale również na podniesienie elementu wspólnotowego, bo było przekazanie części suwerenności państwowej do decyzji Komisji i Rady Europejskiej. Pani Thatcher była wybitnym politykiem i była patriotką. Angielską sodowała wielokrotnie i się nie patyczkowała z Unią, bo potrafiła wysiąść z samolotu i powiedzieć: oddawajcie moje pieniądze. Słynne takie właśnie rozpoczęcie debaty w jej stylu. Anglia była zawsze przyzwyczajona do jakby równoważenia układu kontynentalnego. Elity angielskie ciągle są jeszcze na bardzo wysokim poziomie. I oni byli przekonani, że wchodząc do Unii Europejskiej będą elementem arbitrażu, rozbiją duopol Francja-Niemcy, wejdą w ten układ i będą równoważyć. Do tego nie doszło. Okazało się, że powiązania niemiecko-francuskie, te kontynentalne, są tak mocne. I drugim elementem to jest w tej chwili rekonstrukcja nowego układu światowego równowagi w związku z pojawieniem się Chin i ze zdefiniowaniem w listopadzie zeszłego roku przez prezydenta Chin jasnej tak zwanej polityki. Potężne Chiny, które przywracają swoje należne miejsce w świecie i należny szacunek. I Anglia w tej chwili jako państwo o ogromnych tradycjach widzących globalnie przestawia się w tej chwili na już kooperację ze Stanami Zjednoczonymi i gospodarczą na basen już daleko wschodni. I Wielka Brytania podjęła decyzję kilka lat temu o wyjściu. Ta elita angielska podjęła kilka lat temu o wyjściu i teraz tylko przyspieszony został proces ten właśnie przez Chiny. Czyli tak naprawdę Wielka Brytania, Brytyjczycy powiedzieli, że Unia Europejska nie ma szans w rywalizacji Chiny, Stany Zjednoczone. Musimy myśleć
inaczej, samodzielnie? Oni inaczej będą układać klocki. Ja już, my nie mamy czasu w tej chwili mówić, prawda, jakie mogą być konsekwencje wyjścia Anglii w wymiarze geostrategicznym, bo albo mamy jedną wspólnotę północnoatlantycką, europejsko-zachodnią, albo będziemy mieli dwie duże stosunkowo jeszcze siły zachodnie. Europę kontynentalną i układ atlantycki angielsko-amerykański. Oznacza to, że w Unii Europejskiej, że Unia Europejska będzie oparta na Niemcach, Francji. Tak. Jaka rola Polski? No, jak powiedziałem, no my jesteśmy niziną polską, żyjemy w korytarzu. Ja pisałem u pana redaktora, że jeżeli żyjemy w korytarzu, to możemy mieć tylko trzy strategie. Godzić się korytarzu na to, między Chinami a Europą. Nie, my jesteśmy korytarzem euroazjatyckim. My jesteśmy niziną polską, przez którą trzeba przechodzić zawsze, jeżeli są jakieś wielkie ruchy, czy wojenne, czy transportowe, czy gospodarcze. Musi się przez nizinę polską. Notabene wszystkie warianty szlaku jedwabnego, kontynentalnego idą przez Polskę. I co możemy zrobić? Mapie, jaki mamy wybór? No jest mapa zrobiona szlaków. I co my możemy zrobić? My możemy dać się deptać, na co nie mamy najmniejszej ochoty, bo tym jesteśmy za dużym krajem, żeby się dać deptać. Możemy ewentualnie zablokować, ale jesteśmy za słabi na to. Możemy regulować ruchem w korytarzu, tak żeby dla nas było to profitem, żebyśmy mieli z tego profity i żeby po nas nie deptano. Czyli powiedzmy, na tyle jesteśmy w stanie to zrobić. Więc to jest nasza polityka w tym układzie rodzącym się. Natomiast jeszcze raz powtarzam, sprawdzianem, czy moja teza dotycząca, że decyzja o Brexicie została wcześniej podjęta, będzie, czy Wielka Brytania będzie się ubiegać o Unię Celną i pozostanie ze wspólnym rynkiem, czy sobie zostawi pole manewru, żeby wchodzić w układy gospodarcze bez związania się z obciążeniami europejskimi. Zastanawiam się, panie Krzysztofie, dla ludzi kultury, to może jest taki moment, bo nie ma w Unii Europejskiej Brytyjczyków, nie ma Anglików. Pytanie, dlaczego mamy posługiwać się językiem angielskim? Może przejdźmy na francuski, może Unia Europejska powinna, instytucje europejskie powinny przejść na francuski. Może w ramach retorsji wróćmy do najpiękniejszego języka, poza językiem polskim oczywiście, czyli języka francuskiego w relacjach europejskich. Łatwo temu przyklasnąć, bo też jestem frankofilem, ale jednak to nie jest realistyczne, dlatego że angielski, francuski miał swój wiek, kiedy triumfował wszędzie, niestety dzisiaj wszędzie triumfuje angielski, a już i tak trzeba się przestawiać na mandaryński, czyli na chiński, bo to jest język przyszłości i w tym języku, zdaje się, będzie się można porozumieć w każdym zakątku świata pod koniec tego stulecia. Albo hindi. Nie, nie sądzę, bo hindi nie znają w samych Indiach. Nie jest powszechnie znany, więc to nie pójdzie tak łatwo. Natomiast wydaje mi się, że dominacja, szczególnie w obszarze audiowizualnym, kultury anglosaskiej, zobaczymy, czy się osłabi, bo ona jest w zasadzie oparta na Ameryce, nie na Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania po prostu była pewnym usługodawcą dla całego przemysłu filmowego, audiowizualnego, który powstawał w Hollywood przede wszystkim. I tu zobaczymy, czy to w jakimś stopniu osłabnie. Sądzę, że nie. Ponieważ dynamika tej kultury jest ogromna, natomiast Europa jest przed od kilkunastu lat tak przygasła w swojej kulturalnej dynamice. To się czuje wyraźnie i nasze kino wszystkich krajów Europy razem wziętych jest raczej nostalgiczne, często takie wyrażające przegraną, czarne perspektywy, to bardzo się mocno czuje, a tej dynamiki, tej nadziei na to, że można żyć przyzwoicie, że można żyć lepiej, Europa nie produkuje tego za wiele, jest za refleksyjna. W kwestii językowej, pan redaktor jest frankofilem i rozumiem, że ty nie będzie zachwycony tym, co powiem, ale ja opowiem w trzech zdaniach państwu taką historię. Otóż kiedyś pełniąc funkcję ministerialną, miałem odpowiednika swojego w Wielkiej Brytanii, zresztą Lorda, którego niedawno spotkałem. I on mi powiedział, wiesz, Brexit to będzie miał tylko jedną korzyść dla was. Ja mówię, ja uważam, że nie będzie miał żadnej. A on mówi jedną. Przyjmiecie angielski jako język urzędowy w Unii, ponieważ nie będzie podejrzenia, że któryś z krajów członkowskich chce dominować nad innymi. Ale Irlandia będzie dominować. Musimy pamiętać, że Irlandia i Malta mają również oficjalne języki jako angielski, ale one formalnie swoje zgłosiły jako oficjalne języki Unii. W tej chwili w Unii Europejskiej są 24 języki, które zostały zgłoszone przez poszczególne państwa i tak naprawdę angielski ze względów czysto formalnych nie bardzo
bardzo ma prawo być używany, ale proszę się nie martwić, na pewno będzie dalej dominował. To jest język zupełnie powszechny. Czy to jest angielski, czy to jest troszkę uproszczony angielski, to jest oddzielna sprawa. Już w trakcie trwania tego programu pan premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym, że podjął decyzję o ewakuacji Polaków z regionu Hubei w związku z koronawirusem. Mamy do czynienia, przechodzimy w ten sposób z kwestii języka do bardzo poważnego zagrożenia koronawirusem. Panowie się boicie? Znaczy, trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Jest to problem, który na pewno zaczyna być bardzo poważny. Dlatego, że to jest wirus patogenny, to znaczy jest to wirus, który nie był znany, jest to mutacja jakaś genetyczna wirusa. I wiemy tylko jedną rzecz, że nie jest może tak groźny w skutkach, natomiast ma niesamowite zdolności rozprzestrzeniania się. Możemy postawić granicę? Możemy zapanować nad granicą rozprzestrzeniania będzie się? Będzie bardzo ciężko. Natomiast ta epidemia, niezależnie jak ona się będzie rozwijać, będzie znakomitym sprawdzianem, jak funkcjonuje obecnie rzeczywiście państwo chińskie. Tak. Ale też Unia Europejska, ale też Światowa Organizacja Zdrowia, ale też państwo polskie. W jakim sensie? Ja mówię o funkcjonowaniu całości państwa. U nas to będziemy mieli sprawdzian, czy służby są odpowiednie. A państwo chińskie w takim będzie razie? Funkcjonowanie. Tak. Czyli co, obozy dla osób zarażonych? Proszę zwrócić uwagę na nagle opustoszałe miasta chińskie. Dlatego, że tam jest troszeczkę inna organizacja społeczeństwa i takie, powiedzmy, wyspecjalizowane służby jak u nas, które funkcjonują już mniej więcej od grubo ponad 100 lat, prawda, od mniej więcej końca XIX wieku, tam w ogóle jakby w pewnym sensie nie są znane. Relacja między państwem a obywatelem tam kształtuje się na nowo. Oczekiwania obywatelskie ze względu na szybkie wzbogacenie się społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że jest to ewenement, że w przeciągu półtorej generacji, 40 lat, ponad 30-krotny wzrost produktu narodowego na głowę. Takiej rewolucji nawet w Japonii nie było, więc my już na pewno, natomiast nie można tego lekceważyć, na pewno nasze służby muszą być postawione na najwyższym poziomie, ponieważ, powiedziałam, to jest obowiązek i pokazanie też, że my potrafimy jednak skutecznie działać. Panie profesorze. Sprawa jest na pewno poważna. Ja ze swoim wrodzonym optymistem uważam, że uda się to opanować. Natomiast ja się boję czegoś innego, też związanego z takim wirusem. Mianowicie, ja niedawno napisałem taki artykuł o wpływie nauki i technologii współczesnej na bezpieczeństwo szeroko rozumiane. I teraz my, według mnie niesłusznie, największe zagrożenie przypisujemy atakom atomowym. A tak nie jest, ponieważ przed naciśnięciem tego słynnego guzika przeciwnik momentalnie odpowie tym samym. Krótko mówiąc, to jest wojna nie do wygrania dzisiaj. Natomiast istnieją niestety inne metody pokonania przeciwnika i temu niestety służy na przykład broń biologiczna w tym właśnie wydaniu. Takie patogeny są w tej chwili, ja co do tego nie mam wątpliwości, opracowywane w paru, nie chcę powiedzieć wielu, ale w paru laboratoriach świata. I teraz można sobie wyobrazić, że ów wróg coś takiego swojemu nielubianemu przeciwnikowi coś takiego serwuje. I to zasadniczo może zmienić układ, jeśli chodzi właśnie o konflikt. I to jest w moim przekonaniu olbrzymie niebezpieczeństwo. A są głosy przecież, że ten wirus w Chinach wydostał się z laboratorium, czyli że był tam specjalnie tworzony. Właśnie to jest jedna z tych kwestii, które też są chyba strategiczne gdzieś, tak jak panowie profesorowie mówili. Znaczy sposób, w jaki polskie społeczeństwo, ale na poziomie mediów, na poziomie informacji, będzie w stanie sobie poradzić z tą epidemią. To znaczy, zobaczmy, telewizja francuska, włoska, brytyjska każdego dnia żyje materiałami o tym wirusie. Informacje, które na przykład pan profesor teraz przedstawił, gdzieś u nas pewnie tylko na tej antenie padają.
taka strategiczna rola mediów w informowaniu, to co w Chinach widać, dezinformacja w jakimś stopniu na temat tego wirusa, różne możliwości, skąd on się wziął w ogóle, czy z targu zwierzęcego największego w Chinach, targu w Wuhan, czy z laboratorium, czy z jakiegoś innego powodu, no to też jest rola mediów, informacji, takiej polityki, no tego, jak pracować z obywatelami. Boi się pan? Podobno nie ma maseczek w Polsce już. Ale maseczki nic nie dają. Panie Krzysztofie, czy mamy do czynienia z przyczyn... kilka dni temu na lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu tak opustoszałego lotniska tam dawno, nigdy chyba nie widziałem. Ludzie rzeczywiście chodzą w maseczkach, mimo że te maseczki przed niczym nie chronią. To jest... Te granice szaleństwa, one są przestawiane. Granice szaleństwa w ogóle istnieją. Mamy do czynienia z ogólnoświatową paniką, czy z czymś w rodzaju ataku biologicznego na planetę? Wie pan, tego to nie można na to pytanie odpowiedzieć, bo to się jedno drugiego nie wyklucza przede wszystkim. Ale coś jest takiego, że nasza kultura dzisiejsza, europejska kultura tych najwyżej rozwiniętej części świata jest zupełnie pozbawiona perspektywy eschatologicznej. Myśmy przez wieki przeżywali epidemie, przeżywaliśmy różne katastrofy, również kosmiczne, i one wyrabiały wtedy w tamtych pokoleniach takie poczucie, że no, życie nie jest takie pewne. I że trzeba brać pod uwagę taką perspektywę, że w każdej chwili każdy z nas może umrzeć. Nasza kultura od kilkudziesięciu lat próbuje to przemilczeć, w ogóle wyprzeć to ze świadomości. Śmierć zdarza się innym, a my tego w ogóle nie braliśmy pod uwagę. I stąd pewnie reakcja histeryczna. Boimy się śmierci. No, boimy się słusznie tej śmierci, tylko że w ogóle nie byliśmy na tą myśl przygotowani. Bo trzeba sobie to trochę wcześniej przemyśleć. To niewiele może pomoże praktycznie. Ale daje inny stan świadomości. Po prostu śmierć jest wpisana w cały nasz program życia na tej planecie i nie ma na to rady. Dobrze, jeśli o tym coś wiemy wcześniej. Czyli dżuma Justiniana, rok 541, 100 milionów ludzi. Czarna śmierć, wypędzenie Żydów z Europy, zakończyła średniowiecze, też przyszła z Azji. AIDS, 40 milionów ofiar śmiertelnych. Grypa hiszpanka 100 milionów, dżuma kilkanaście milionów, cholera, a ostatnio w 1968 roku grypa z Hongkongu 1 milion ofiar śmiertelnych. Zapominamy o śmierci. No, nie widzę jej śladu w kulturze, w filozofii, bardzo jest dzisiaj mało obecnie. Uciekamy w entertainment. A no właśnie. W epoce transhumanizmu, w momencie, kiedy... Rozmawialiśmy o transhumanizmie, o sztucznej inteligencji w tym programie. Tak, kiedy media, kiedy kultura, tak jak mówione, pokazuje nam świat bez śmierci, bez smutku, bez strachu, no to właśnie, informowanie o takiej epidemii jest pewnie też wyzwaniem. Jean-Paul Ory, którego będziemy gościli w następnym tygodniu w debacie tygodnia Wszystko co najważniejsze o 20.30 w Polsat News. Nie zapominajcie państwo. Jean-Paul Ory, którego spotkałem w Paryżu kilka dni temu, powiedział: żółwik. Dlaczego żółwik? Jean-Paul, salut, comment ça va? Nie, ty przyleciałeś samolotem, w związku z tym żółwik. To oznacza jednak rodzaj globalnej paniki. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja sądzę, paniki jeszcze nie ma, ale jest poważna sytuacja. Wojciech Myślecki, profesor Michał Klajber, Michał Kłosowski, Krzysztof Zanussi. Bardzo dziękuję. Nazywam się Eryk Mistewicz. To była debata tygodnia Wszystko, co najważniejsze. Zapraszam do miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. I zapraszam za tydzień, 20.30, Polsat News, debata tygodnia, Wszystko, co najważniejsze. Bardzo dziękuję.